Inwestycje ze wsparciem rządowym na terenie gminy Rybno wizytował w tym tygodniu poseł Robert Gontarz. Wspólnie z posłem wizytujemy dzisiaj inwestycje, które powstały dzięki jego wsparciu. Stoimy między innymi przed ośrodkiem zdrowia, nowo rozbudowanym, jak i też wyremontowaną starą częścią ośrodka. Oglądaliśmy też remizę strażacką, zaraz będziemy oglądać Centrum Sportu i Rekreacji, które jest w trakcie budowy, a w najbliższych dniach będziemy wkopywać pierwsze łopaty pod budowę przedszkola ze żłobkiem. W ciągu ostatnich 4 lat naprawdę bardzo dużo udało się zrobić w naszej gminie Rybno. Te inwestycje bardzo cieszą, bo one są kierowane bezpośrednio do ludzi. Jedną z takich inwestycji jest inwestycja w bezpieczeństwo. Zwróćmy uwagę na to, co jest za naszymi plecami. Remiza w Rybnie, która została zrealizowana, która została wybudowana między innymi właśnie dzięki rządowemu dofinansowaniu. To pokazuje, jak ważne dla nas jest bezpieczeństwo. I o tym bezpieczeństwie nie tylko mówimy, ale przede wszystkim realizujemy zadania, które to bezpieczeństwo wzmacniają. W naszej gminie Rybno jest realizowanych naprawdę bardzo wiele inwestycji. Inwestycji drogowych, kanalizacyjnych, także tych związanych z infrastrukturą sportową. To wszystko są inwestycje, które być może z punktu widzenia Warszawy są tymi bardzo lokalnymi inwestycjami. Jednak z punktu widzenia mieszkańców są to inwestycje naprawdę strategiczne, bo mieszkańcy naszej wspaniałej gminy korzystają z nich codziennie i bardzo cieszy mnie, że przez te cztery lata ciężkiej pracy tak wiele w naszej gminie udało się zrobić dzięki rządowemu wsparciu. Stoimy przed ośrodkiem zdrowia w Rybnie, przed nowo rozbudowaną częścią, jak i starą częścią, która została wyremontowana dzięki dużemu zaangażowaniu naszego posła, pana Roberta Gontarza. Bez jego wsparcia ta inwestycja nie doszłaby do skutku, nie byłaby sfinansowana. I to nie jest jedyna inwestycja wykonana dzięki wsparciu właśnie pana posła, bo dzięki jego działalności otrzymaliśmy wsparcie między innymi na Centrum Sportu i Rekreacji w Rybnie, czy też budowę ośrodka, budowę przedszkola, czy żłobka w jednym budynku, który jest bardzo oczekiwany, czy też wiele dróg, czy też inwestycji związanych z kanalizacją. Zdrowie jest najważniejsze, dlatego tak ważne są inwestycje właśnie w ochronę zdrowia. Dlatego cieszy mnie fakt, że w Rybnie mogła powstać nowa część ośrodka zdrowia dzięki dofinansowaniu rządowemu. To naprawdę bardzo nowoczesny, spełniający wszelkie wymogi budynek, który pozwoli mieszkańcom naszej gminy leczyć się w bardzo komfortowych warunkach. Jednocześnie niezmiernie istotne jest to, że oprócz ogromnego rządowego dofinansowania do budowy tego obiektu, również rządowe dofinansowanie zostało przekazane na zakup nowego sprzętu. To pokazuje, że podchodzimy bardzo kompleksowo do sprawy ochrony zdrowia, bo nowy sprzęt, nowy budynek sprawia, że w gminie Rybno możemy być naprawdę dumni z tego, jak wygląda ochrona opieki zdrowotnej. Gmina Rybno jest już dziś naprawdę bardzo nowoczesną gminą, o czym świadczą kolejne nowe inwestycje, między innymi ta dotycząca budowy Centrum Rekreacji, Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Rybnie, która będzie służyła mieszkańcom, która będzie prowadziła do tej takiej głównej tezy: sport to zdrowie, więc inwestujemy w sport, inwestujemy w zdrowie, inwestujemy w nowoczesność i przyjazność tej gminy. Właśnie dlatego również powstaje w gminie Rybno nowy żłobek, nowe przedszkole, tak aby mieszkańcy naszej gminy mogli czuć się komfortowo, żeby gmina Rybno przyciągała ludzi i prowadziła do takiej sytuacji, w której będziemy mogli żyć naprawdę dobrze w tej gminie. Część inwestycji została już zakończona, a pozostałe rosną na naszych oczach. Wszystkie kluczowe dla mieszkańców gminy Rybno.